Good old Cyberpunk. Czego to jeszcze nie powiedziano o tej grze? Cały czas trochę bawi mnie to, że czekając na dodatek do Cyberpunka 2077, bardziej niż na to, co ten dodatek doda, jarałem się tym, co ten dodatek naprawi w podstawowej wersji gry. Trochę długo czekaliśmy na pierwsze DLC, bo aż 2 lata. Dla porównania Wiedźmin 3 dostał pierwsze DLC po 0,5 roku. Wszyscy wiedzieliśmy albo domyślaliśmy się dlaczego. Cyberpunk wymagał srogiego połatania. Dokładanie kolejnych rzeczy do tego, co i tak ledwo działa, mijało się z celem. Dlatego było oczekiwanie, że nowy dodatek będzie też nowym otwarciem dla całego Cyberpunka. I tak się też stało. Parę dni przed premierą dodatku dostaliśmy patch 2.0, który sami zresztą możecie już sprawdzić. Odpowiedzmy dzisiaj na wiele ważnych pytań. Czy Cyberpunk jest już dobry, czy warto wrócić dla Phantom Liberty, czy rozmiar penisa w grze w końcu ma znaczenie? Nie ma. Zacznijmy od tej ciekawszej części, czyli patcha 2.0. Dostaliśmy jakiś czas temu od studia grafikę z listą, które zmiany i nowości są częścią patcha, a które DLC. W patchu 2.0 praktycznie zaorano i postawiono od nowa drzewko umiejętności. Już na pierwszy rzut oka widać, że zmieniono wygląd i strukturę samych drzewek, które teraz faktycznie przypominają drzewka. Są podzielone na 4 progi, które kolejno odblokowujemy, zwiększając poziom konkretnego atrybutu. Dużo czytelniej widać też, które umiejętności trzeba kupić, żeby odblokować kolejne. Wcześniej całość była rozbita też na zakładki, co również utrudniało nawigację po umiejętnościach. Teraz umiejki każdego atrybutu ułożone są na jednym ekranie. Było to możliwe, bo skilli jest teraz dużo mniej, ale każdy z nich ma większe znaczenie. Wcześniej drzewka składały się prawie wyłącznie z pasywnych perków typu 5% więcej obrażeń od pistoletów przy trafieniu w głowę, które dodatkowo miały kilka poziomów z większymi cyferkami. W patchu 2.0 wywalono sporo właśnie tego typu nudnych albo bzdurnych dodatków do statystyk i zamiast tego dostaliśmy między innymi aktywne umiejętności, które naprawdę robią różnicę w stylu gry i rozgrywce. Przykłady pierwsze z brzegu: w drzewku refleksu dostaliśmy zupełnie nową umiejętność robienia zrywów, czyli takich szybkich uników, które po wykupieniu kolejnej umiejętności możemy robić również w powietrzu, co w połączeniu ze wszczepem dającym nam podwójny skok stało się moją ulubioną metodą przemieszczania i wchodzenia w trudno dostępne miejsca albo wskakiwanie wrogom na głowę i ostrzeliwanie ich z powietrza. Co wygląda jeszcze spektakularniej, gdy odpalimy w locie wszczep spowalniający czas. Jest też fajna nowa umiejętność dla Dawida albo innych osób lubiących ganiać z katanami. Możemy odbijać pociski bronią białą jak Genji w Overwatchu albo jak w takim łatwiejszym Ghost Runnerze. Chyba żadna pojedyncza zmiana w nowym patchu nie robi takiej różnicy w rozgrywce, jak właśnie umiejki i nowe buildy. Jakby dalej możemy robić z grubsza te same kompozycje postaci co wcześniej, tylko że teraz zabawa nimi jest ciekawsza, fajniejsza i bardziej dynamiczna. Małą rewolucję przeszedł również drugi najważniejszy element rozwoju postaci, czyli wszczepy. Trochę przetasowano kategorię, samych wszczepów mam wrażenie, że jest więcej i są bardziej różnorodne. Teraz również od razu dopasowujemy wszczep z bonusami albo umiejętnościami takimi, jakie nam pasują, a potem możemy zwiększać jego poziom. Jeśli mamy kasę, to możemy kupić ten sam wszczep z wyższym poziomem, albo użyć komponentów do wytwarzania, żeby podnieść jego level. Dostaliśmy również 2 nowe wskaźniki po obu stronach ekranu. Ten po lewej to zupełnie nowy wskaźnik limitów wszczepów, które możemy zainstalować. Każdy wszczep wypełnia go w różnym stopniu i limit możemy podnosić między innymi odpowiednimi umiejętnościami, głównie z drzewka technologii. Pomysł ogólnie wydaje się ok. Pójście w technologię ma teraz dodatkowy sens i rozwój postaci ma bardziej uregulowaną strukturę, to znaczy, że nie możemy się po prostu z miejsca napchać śrubkami, tylko liczba wszczepów, które możemy zmieścić, zwiększa się z czasem. Albo musimy podjąć decyzję, czy wolimy 2 mniejsze wszczepy, czy 1 konkretniejszy. Niestety niektórzy mogą poczuć się zawiedzeni, między innymi nasz montażysta Mati, tym, że limit wszczepów nie ma nic wspólnego z cyberpsychozą. Możemy się napchać chromem pod korek, albo nawet przekroczyć limit dzięki jednemu perkowi, ale dalej nie wywoła to objawów cyberpsychozy. Z jednej strony trochę szkoda, bo cyberpsychoza sama w sobie jest jednym z ciekawszych wątków tego świata i dodaje stawkę do motywu transhumanizmu. Można się ulepszać, ale za coraz większą cenę i w obliczu rosnącego ryzyka, że stracimy kontrolę. Jak oglądaliście Edge Runners, to pewnie nie muszę was przekonywać, jak ciekawy i ważny dla tego świata jest to wątek. Ale rozumiem też, dlaczego to mógł być jeden z tych fajnych pomysłów, które okazały się kompletnie nie działać w praktyce. Utrata kontroli nad naszą postacią nie brzmi jak coś atrakcyjnego gameplayowo. Po prawej stronie ekranu mamy 2 nowy wskaźnik pokazujący nam pancerz naszej postaci. Wcześniej za poziom pancerza odpowiadały ubrania, co wyglądało dosyć absurdalnie. Wyobraźcie sobie, że macie w szafie 2 koszulki, jedna z husarią, a druga z papieżem, i jedna z nich lepiej chroni was przed obrażeniami.
wiadomo która. Nasza postać w grze regularnie wyglądała jak dyskontowy Alfons albo Menel po rajdzie po lumpeksach, bo zakładało się to, co ma lepsze staty. Teraz ubrania pełnią rolę wyłącznie kosmetyczną, to znaczy, że moja postać dalej wygląda jak dyskontowy Alfons, ale teraz to wynik wyłącznie mojego poczucia stylu. Niektóre ubrania dalej zapewniają jakieś drobne bonusy, jeśli ma to sens, na przykład kamizelka kuloodporna. Niestety dalej aktualne jest pytanie, na ile sens mają przedmioty wyłącznie kosmetyczne w grze, w której przez 95% rozgrywki nie widzimy naszej postaci. Głównym źródłem pancerza są teraz odpowiednie wszczepy. Jednym z największych pierwotnych grzechów cyberpunka było życie miasta, które trudno było nazwać nawet iluzją. Z jednej strony narracja próbowała nam sprzedać Night City jako najgorsze i najniebezpieczniejsze miasto na ziemi, gdzie w każdym miejscu i o każdej porze może nas zabić zbłąkana kula, czyli Radom. W praktyce dostaliśmy miasto, gdzie nikt nawet nie łamał przepisów ruchu drogowego. Kierowcy nie potrafili nawet ominąć przeszkody na drodze, policja nie istniała, a jak strzelaniny to tylko w konkretnych wyznaczonych miejscach jako aktywności poboczne. Można było mieć spory dysonans poznawczy, jeszcze większy po obejrzeniu Edgerunners, gdzie faktycznie udało się jakoś uchwycić tę brutalność Night City. I tutaj patch 2.0 robi naprawdę sporo. Jedną z najbardziej oczekiwanych jest nie tyle poprawienie, co praktycznie dodanie systemu policji. W poprzedniej wersji gry, gdy popełniliśmy przestępstwo, to policja materializowała się za naszymi plecami, w odpowiedzi na co wystarczyło odjechać kawałek dalej, bo policjanci nie potrafili korzystać ze swoich radiowozów i gonić nas w jakikolwiek sposób. W patchu 2.0 policjanci w końcu nauczyli się prowadzić, gdy popełnimy przestępstwo, to na miejsce przyjeżdżają radiowozy, które mogą nawet ścigać podejrzanych. Szaleństwo, wiem. System policji jest stosunkowo prosty i przypomina to, co znamy z serii GTA. Mamy poziom poszukiwań, im większy, tym coraz większe siły są wysyłane przeciwko nam. Policja potrafi teraz nawet ustawiać blokady drogowe, a na maksymalnym poziomie poszukiwań na głowę spada nam max tag, czyli tutejszy SWAT. Żeby zgubić pościg, trzeba przez jakiś czas unikać jednostek policji. Jeżdżąc po Night City, możemy teraz regularnie napotkać policyjne patrole, piesze i w pojazdach. Możemy też zobaczyć losowe scenki na ulicach, takie jak wypadek drogowy albo policja kogoś zatrzymała do kontroli. Miły szczegół, który jakoś pomaga budować tę iluzję życia w mieście. Miłym akcentem są też komunikaty z policyjnego radia, gdy zaczyna się pościg. Wspomniałem, że teraz radiowozy potrafią w końcu ścigać podejrzanych. Częściowo łączy się to z kolejną, długo oczekiwaną zmianą, czyli systemem strzelania w pojazdach. Już nie tylko w ściśle wyreżyserowanych fragmentach misji. O samym systemie strzelania nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo jest to trochę zmiana na poziomie moda, czyli naciskacie guzik, żeby wyciągnąć broń, pojawia się celownik i możecie strzelać. To, co jest fajne, to szczegóły dodane przy tej okazji, na przykład to, że można teraz dziurawić opony i w ten sposób efektywnie i efektownie pozbyć się pościgu. Odnośnie do pościgów i strzelanin, tutaj jedna z moich ulubionych nowości tego patcha. Teraz regularnie na ulicach zdarzają się losowe pościgi i strzelaniny pomiędzy gangami albo z udziałem policji. Jeden ze szczegółów, który buduje wiarygodność miasta, czego Night City desperacko potrzebowało. Sami kierowcy też są teraz dużo bardziej aktywni na drogach, potrafią dynamicznie reagować i są bardziej nieprzewidywalni. To wszystko to są takie zmiany, które najszybciej zauważyłem podczas gry, ale patch 2.0 wprowadza mnóstwo mniejszych nowości. To jest trochę jak z graniem w remaster jakiejś gry z dzieciństwa. Odpalacie ją i w sumie wygląda tak, jak ją zapamiętaliście. Prawie nic się nie zmieniło. A potem odpalacie starą wersję i dopiero widzicie, jak dużo się zmieniło. W wersji premierowej minimapa była zablokowana w dużym przybliżeniu, przez co trudno się jej używało podczas szybszej jazdy. Później w którymś patchu poprawiono ją, żeby przechodziła na szerszy obraz, gdy wchodzimy do pojazdu. W patchu 2.0 minimapa zamiast przeskakiwać pomiędzy trybami, dynamicznie dostosowuje swoją odległość zależnie od naszej prędkości poruszania się. Po patchu 2.0 nasza postać potrafi teraz jak normalna, podlegająca prawom fizyki istota wyskoczyć z auta, zamiast niezręcznie z niego wysiadać przy dowolnej prędkości. Samo auto też zachowuje się bardziej naturalnie i zamiast się momentalnie zatrzymywać, to jedzie dalej siłą rozpędu. Zresztą samo prowadzenie i zachowanie aut doczekało się różnych poprawek, auta wydają się cięższe, kierowanie poszczególnymi modelami bardziej się od siebie różni, wiarygodniej podlegają prawom fizyki podczas prowadzenia, również to, jaki dany pojazd ma silnik, ma decydować o tym, jak się go prowadzi, to znaczy o przyspieszeniu, prędkości i tak dalej. O tym, że da się dziurawić opony, już wspominałem. Same auta w końcu możemy przeglądać i kupować przez stronę w necie, zamiast czekać na oferty kupna od fikserów. Niestety dalej nie ma opcji nawet zmiany lakieru aut. Poziomy przeciwników dostosowują się teraz do naszego poziomu, zamiast być przypisane do konkretnego miejsca i dzielnicy. Do craftingu potrzebujemy teraz tylko jednego rodzaju komponentu, tego samego poziomu co przedmiot. Miejscami całkowicie przemodelowano interfejs. W grze pojawiły się również nowe, fajne szczegóły, jak to, że teraz w każdym
każdym momencie i w przypadku każdej broni możemy uruchomić animację jej pierwszej prezentacji, gdy naciśniemy jakiś tam odpowiedni dla danej platformy przycisk. Ruch na ulicach różni się zależnie od pory dnia. To pewnie zależy od platformy i ustawień, ale same ulice wydają się dużo bardziej wypełnione pojazdami, jak przystało na ogromne miasto. Zmian tego typu jest dużo więcej i w ogromnej części są to pierdoły, ale gdy zbierze się to wszystko do kupy, to różnica jakościowa całej gry jest naprawdę ogromna. Nawet jeszcze przed patchem 2.0 regularnie widziałem opinię, że Cyberpunk jest już spoko, jest już naprawiony i prawie nie ma bugów. No nie jest, znaczy są bugi. Jak ktoś na błędy nie trafił albo nie zauważył, to mogę tylko pogratulować szczęścia. Dalej po patchu 2.0 trafiałem na wylatujące z dupy w powietrze samochody, na postaci przechodzące przez przeszkody, na dziwne miejsca blokujące samochody. Ze 3 razy musiałem wczytać grę, bo nie odpalił się skrypt podczas misji. Dość często ray tracing wariował po wznowieniu gry i byłem świadkiem innych niezręcznych sytuacji. Ale jest i tak również od tej strony zauważalnie lepiej, zarówno pod względem błędów, jak i zmian w rozgrywce, o których mówiłem. Jeśli uznamy, że poprzednia wersja poziomem przypominała późną alfę albo wczesną betę, tak po patchu 2.0 Cyberpunk w końcu robi wrażenie gotowej gry na premierę. To jest dużo bardziej kompletna, dopracowana i przemyślana gra niż wcześniej. Patch dodał też 3 nowe stacje radiowe i ciekawostka, bo w jednej z nich możemy usłyszeć DJ-skie sety stworzone przez Idrisa Elbę, a mówię o tym tylko dlatego, że tym zgrabnym nawiązaniem możemy przejść do dodatku. Phantom Liberty, przetłumaczone jako Widmo Wolności, od początku było promowane przede wszystkim nową historią czerpiącą z filmów szpiegowskich. Zaczyna się od skontaktowania się z nami Songbird, netrunnerki pracującej dla prezydentki nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prosi nas o pomoc w Dogtown, czyli odizolowanej od reszty miasta dzielnicy Night City, kontrolowanej przez paramilitarny gang. Po chwili, właśnie z terenu Dogtown, zestrzelony zostaje samolot, w którym leci wspomniana netrunnerka razem z prezydentką i rozbijają się w tej samej dzielnicy. I faktycznie widać w historii i samych misjach z dodatku bardzo silne inspiracje filmami typu Mission Impossible albo James Bond. Można niemal odhaczać tu po kolei motywy, które widzieliśmy gdzieś w filmach z agentami. Nie jest to absolutnie zarzut z mojej strony. Twórcy wykorzystali to, żeby również pokazać nam coś nowego w misjach. Jedną z fajniejszych była ta, w której musieliśmy przebrać się za inną osobę, a następnie podczas rozmów uważać, aby trzymać się informacji o niej i jej życiorysie. Jak pewnie wiecie, twarzą dodatku jest Idris Elba, który wciela się w jedną z kluczowych postaci. Jeśli należycie do grona osób, które chętnie widziałyby go w roli nowego Jamesa Bonda, to Phantom Liberty można potraktować jako taką przymiarkę. Sam aktor dostał dość typową dla siebie rolę i to też trudno uznawać za wadę, bo wypadł w niej po prostu wiarygodnie. Robi nawet lepsze wrażenie niż Keanu Reeves jako Johnny Silverhand, który, mówię to pomimo całej mojej sympatii do niego, nie zawsze do końca dźwigał ładunek emocjonalny niektórych scen. Fajnie jednak, że również dla Johnny'ego znalazło się miejsce w dodatku i mamy okazję poznać lepiej niektóre etapy jego życia. To historia i postacie są największą siłą Phantom Liberty, które pod tym względem przebija nawet to, co widzieliśmy w podstawce. Uwielbiam rozmach samych misji głównych. Nawet nie chodzi o to, że sam dodatek zaczyna się od tego, że ratujemy prezydentkę Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ilość piu-piu i bum-bum i dynamicznej akcji, to Phantom Liberty wydaje się przebijać wszystko, co widzieliśmy w podstawce. Jak przystało na dobrą historię szpiegowską, Phantom Liberty dużo lepiej operuje odcieniami szarości. Postacie i ich motywacje dużo lepiej wymykają się jednoznacznej ocenie. To nie jest historia, w której możemy wskazać tych dobrych i tych złych. Żadne wybory fabularne w podstawce nie sprawiły mi tyle problemów, co te z Widma Wolności. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Phantom Liberty dodaje do gry nowe zakończenie. Nie będę rzucał konkretnymi spoilerami, ale jeśli jesteście bardzo wyczuleni, to daję wam teraz 5 sekund, żeby przewinąć do minuty widocznej na ekranie. No dobra. W Widmie Wolności możemy doprowadzić do nowego zakończenia dla całej gry, nie tylko dodatku. Nowy epilog wydaje się bardziej rozległy i w pewnym sensie nawet bardziej kompletny niż oryginalne zakończenia z podstawki. Ma też zupełnie inny wydźwięk i głównie z tych powodów uważam, że warto je poznać. Chociaż jest też, nazwijmy to, bardzo trudny w odbiorze i wyobrażam sobie, że spora część graczy nie będzie się czuła zadowolona z tego typu zakończenia. Większość akcji Phantom Liberty dzieje się w nowej dzielnicy Dogtown. To stosunkowo nieduży odizolowany od reszty Night City obszar, do którego prowadzi jedynie główna brama, w której prawdopodobnie ukryty jest ekran ładowania. W przypadku Dogtown twórcy rozbudowali i zagospodarowali niedostępną wcześniej część Pacyfiki. Sama dzielnica to takie połączenie strefy wojny z luksusowymi klubami i hotelami. Jest tutaj kilka ładnych, charakterystycznych miejsc, ale Dogtown od reszty Night City różni się głównie tym, że jest bardziej rozwalone. Poza tym mam poczucie, że nie zobaczyłem tutaj nic, co jakoś wyróżniałoby się na tle reszty miasta. Dostaliśmy w dodatku 2 nowe aktywności poboczne, tak zwane
nieskończone wydarzenia. Nie w takim sensie nieskończone jak Cyberpunk na premierę, tylko w tym sensie, że występujące co jakiś czas bez końca. Pierwsza to zrzuty zaopatrzenia na terenie Dogtown. Raz na jakiś czas gdzieś spada skrzynia z fantami, można sobie do niej podbić i sobie zabrać, wybijając albo przekradając się obok przeciwników. Samo w sobie bawi max 3 razy, ale jest dobrym źródłem komponentów i przedmiotów, jak potrzebujemy. Druga aktywność to misje kurierskie, w których musimy ukraść konkretny samochód i dostarczyć go na miejsce. I trzeba to robić, jak chcemy odblokować niektóre auta w sklepie. Tu jest o tyle fajniej, że można chociaż nacieszyć się systemem strzelania podczas jazdy i pościgami i też dostać w nagrodę trochę gratów i komponentów. Jeśli czegoś w Cyberpunku nie brakowało od samego początku, to generycznych, powtarzalnych aktywności pobocznych. A w Phantom Liberty dostaliśmy aż dwie nowe. Mam również problem z promowanym przed premierą nowym drzewkiem umiejętności Relic. Składa się z 9 skill. Dwa możemy odblokować w trakcie historii. Żeby zdobyć kolejne, musimy zgarniać specjalne punkty poprzez hakowanie rozsianych po Dogtown miejsc. Niezbyt fascynująca aktywność. I nie jestem pewien, na ile zachęcające do tego są też same umiejętności. Skille Relic nie wywracają buildów do góry nogami, nie wynoszą rozgrywki na kolejny poziom i nie oferują właściwie nic nowego. To są takie boosty do tego, co już znamy. Z czego do mojego stylu gry pasowały mi może dwie umiejętności. Jedna z nich sprawia, że na przeciwnikach co jakiś czas pokazuje się czuły punkt. Jak w niego trafimy, to zadamy mu dodatkowe obrażenia. Na pewno umiejętności Relic robią różnicę w skutecznym likwidowaniu problemów, ale trudno mi ekscytować się skillem typu jedna rakieta więcej w wyrzutni. Poza tym widmo wolności dodaje trochę nowych przedmiotów i podnosi limit poziomu postaci z 50 do 60. Mamy też samochody z uzbrojeniem. Fajna rzecz do robienia rozpierduchy w środku miasta i ewentualnie czyszczenia niektórych pobocznych aktywności, ale poza tym nie znalazłem jeszcze dla nich lepszych zastosowań. W skali dodatków Wiedźmina 3 widmo wolności to bardziej serca z kamienia niż krew i wino. Warto zagrać przede wszystkim dla historii, misji oraz postaci z Idrisem Elbą na czele. W sensie tym, kogo gra, a nie samym Idrisem Elbą w grze. Jeśli graliście już w Cyberpunk i zastanawiacie się, czy trzeba albo czy warto przechodzić teraz całość od nowa, żeby ogarnąć dodatek, to mamy tutaj kilka rozwiązań. Jeśli wczytacie swojego starego save'a po kupieniu dodatku, to po prostu dostaniecie nową linię fabularną. Możecie też po rozpoczęciu nowej gry wybrać opcję, że chcecie zacząć od momentu, w którym zaczyna się dodatek, który zaczyna się po zrobieniu pierwszych misji fabularnych w Pacyfice, czyli w moim przypadku po około 10 godzinach gry. Ja zacząłem całość od nowa, żeby od początku i podstaw poznać nowy system rozwoju umiejętności i wszczepów oraz żeby zauważyć ewentualne inne różnice w podstawowej wersji gry. Jak mówiłem, że z okazji patcha 2.0 i dodatku mam zamiar przejść od nowa całą grę, to niektórzy byli pod wrażeniem, że mi się chce. I sam się zastanawiałem, czy mi się chce. Ale okazało się, że miałem trochę jak wtedy, jak sprawdzałem nową wersję GTA 5 i miałem tylko popatrzeć na zmiany w grafice, a po chwili oglądałem napisy końcowe. Ogólnie było, jest i pewnie dalej będzie mnóstwo powodów, żeby Cyberpunka krytykować. To dalej gra, która momentami sprawia wrażenie połatanej taśmą klejącą, abstrahując nawet od błędów i stanu technicznego. O czym sobie przypomniałem przechodząc całą grę od nowa. Przykład, na który zwróciłem uwagę dopiero za drugim podejściem. W podstawce mieliśmy misję z wyścigami ulicznymi. Przeciwnicy mieli tendencję do częstego rozbijania się i przegapiania zakrętów. Na ich szczęście, jak za bardzo się oddaliliśmy, to gra po prostu teleportowała ich za nasze plecy. Dalej są tutaj rzeczy, które nie mają wiele sensu, na przykład mieszkanie V, które nie pełni praktycznie żadnej unikalnej funkcji, albo poziom respektu, który w obecnej wersji nie robi nic, czego nie mógłby robić poziom postaci. Dalej to gra pełna dobrych pomysłów, którym nie oddano sprawiedliwości, jak geneza postaci, która ma znaczenie przez pierwszych 10 minut, a potem w najlepszym razie pozwala łatwiej przejść jedną czy dwie misje. Albo relacja z Jackiem, którą sprowadzono do kilkuminutowego przerywnika w prologu. Mógłbym tak wyliczać. Mimo wszystko, jest to też gra, przy której nawet w dzień premiery 2 lata temu dobrze się bawiłem, fajnie się strzelało, fajnie się jeździło po Night City retrofuturystycznymi wozami, podobała mi się fabuła, podobały mi się postacie, podobał mi się klimat, styl i muzyka. I teraz po patchu 2.0 to dalej ten sam cyberpunk, ale dużo lepiej dopracowany, kompletny i przemyślany. Czekaj, ale ty jesteś hejterem cyberpunka na naszym kanale. Takie... Popularny błąd! Takie masz tutaj komentujących taką matkę przypiętą. Nie wiesz we wszystko, co przeczytałem w internecie. A Phantom Liberty to dobry pretekst, żeby do gry wrócić. Z jednej strony szkoda, że to jest jednocześnie pierwszy i ostatni dodatek, jaki dostaliśmy do gry. I raczej nie dostaniemy też patcha nawet w połowie tak znaczącego jak 2.0. Ale jeśli w tym stanie mamy pożegnać się z Cyberpunkiem 2077, to naprawdę nie jest źle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.